W Radomiu nie ma jak dotąd osób zarażonych koronawirusem, informują dwa radomskie szpitale i sanepid. Z powodu zagrożenia epidemią od czwartku 12 marca na 2 tygodnie zostaną zamknięte wszystkie przedszkola, szkoły i szkoły wyższe oraz placówki kultury. Na pętlach autobusowych na Gołębiowie 1 oraz na Południu rozpoczął się montaż ładowarek dla autobusów elektrycznych, które od połowy tego roku będą jeździć ulicami Radomia. Dariusz Osiej, kłaniam się Państwu w środę, 11 marca. Zapraszam na informacje telewizji DAMI. W Radomiu nie ma osób zarażonych koronawirusem, informują dwa radomskie szpitale i sanepid. Na 18 przypadków podejrzenia choroby wyniki badań u 11 osób były ujemne. Radomski Szpital Specjalistyczny czeka na wyniki badań 7 pacjentów. Urząd Miejski wraz ze wszystkimi służbami i dwoma radomskimi szpitalami podjął działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Miejski Szpital został wskazany jako placówka do walki z koronawirusem, poinformował dzisiaj prezydent Radosław Witkowski. Władze szpitala w porozumieniu z miastem podjęły decyzję, że oddział ginekologiczno-położniczy zostanie tymczasowo przekształcony na oddział zakaźny. Uzyskamy w ten sposób dodatkowych 60 miejsc dla osób, które będą zakażone właśnie koronawirusem. Oczywiście mamy tam możliwość zorganizowania przede wszystkim bloku operacyjnego. Dziś na oddziale zakaźnym dysponujemy 26 miejscami, także znacznie poprzez te działania znacznie poszerzamy bazę dla potencjalnych zakażonych. Marek Pacyna, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, poinformował także, że wszystkie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem będą trafiały wyłącznie do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Także w tamtym szpitalu na Józefowie nie będzie żadnych pododdziałów zakaźnych. Wszystkie przypadki z koronawirusem są kierowane do nas. Pawilon ginekologiczno-położniczy dysponuje 64 łóżkami. Obecnie na oddziale przebywa 40 pań. Do poniedziałku pacjentki mają zostać przetransportowane do szpitala na Józefowie. Ponadto do działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest również przygotowana Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, która dysponuje specjalną karetką przeznaczoną do przewozu osób z podejrzeniem zakażenia. Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa od czwartku 12 marca na 2 tygodnie zostaną zamknięte wszystkie przedszkola, szkoły i szkoły wyższe na terenie kraju. Rodzice, którzy nie będą w stanie zapewnić opieki najmłodszym dzieciom w ciągu najbliższych 2 dni, mogą skorzystać z pomocy szkoły i przedszkola. Placówki będą pełnić funkcję opiekuńczą. Decyzja polskiego rządu dotyczy ponad 4,5 miliona uczniów z 24 tysięcy szkół. Zamkniętych zostanie także 22 tysiące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza ponad 1 milion 400 tysięcy dzieci. W Radomiu do szkół nie pójdzie około 35 tysięcy uczniów. To jest kolejna sytuacja taka związana ze zdarzeniami wyjątkowymi, tak? Z tym, że tutaj jest powaga tej sytuacji, to znaczy mówimy o czymś, co jest groźne w wymiarze w tej chwili już można powiedzieć epidemii, a oby nie było to pandemią. Zamknięcie szkół jako dużych zbiorowisk ludzkich jest dla mnie oczywiste. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu kieruje apel do uczniów i ich rodziców. Taki apel do naszych uczniów, rodziców, aby przebywali w domu, a nie odwiedzali centra handlowe, bo wtedy to mija się z sensem. Rodzice, którzy nie będą w stanie zapewnić opieki najmłodszym dzieciom w ciągu najbliższych 2 dni, w czwartek i piątek, mogą skorzystać z pomocy szkoły i przedszkola. Placówki będą pełnić funkcję opiekuńczą. Burmistrz Pionek Robert Kowalczyk zdecydował o zamknięciu przedszkola, żłobka i basenu na terenie miasta. Zamknięcie ma związek z podejrzeniem koronawirusa u jednego z mieszkańców Pionek. Mieszkaniec Pionek z podejrzeniem koronawirusa trafił do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Mężczyzna pod koniec lutego wrócił z Niemiec. Czuł się coraz gorzej. Żona i dzieci mężczyzny przebywają na kwarantannie. Sztab kryzysowy, który zebrał się w Urzędzie Miasta, podjął decyzję o zamknięciu do końca tego tygodnia przedszkola publicznego nr 1, żłobka miejskiego i pobliskiego basenu Delfin. Z naszych informacji, które uzyskaliśmy, wynikało, że jego żona jest naszym pracownikiem jednej z jednostek oświatowych w naszym mieście i również przyszła w poniedziałek w słabym stanie do pracy i dyrektorka odesłała ją do lekarza. W związku z tym w dniu
wczorajszym późno podjęliśmy decyzję o tym, żeby dzisiaj tą placówkę zamknąć, ale ponieważ ta placówka jest taka połączona z inną naszą placówką, ze żłobkiem, również żłobek też postanowiliśmy zamknąć do końca tygodnia. Jak wyjaśnił burmistrz Robert Kowalczyk, decyzja o zamknięciu placówek jest podyktowana troską o bezpieczeństwo mieszkańców Pionek. Decyzją polskiego rządu od 12 marca na dwa tygodnie zostaną zamknięte także muzea, kina, teatry, opery i filharmonie. Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli odwołało zaplanowane na niedzielę 15 marca spotkanie z Justyną Bargielską. Muzeum informuje, że od 12 do 25 marca będzie nieczynne. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu pozostanie zamknięte dla gości od 12 do 25 marca. Nieczynne będą ekspozycje i kino. Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa Łaźnia, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria do odwołania zawiesza realizację zaplanowanych imprez. Nie odbędą się koncerty i prezentacje zaplanowane na 13, 15, 17 i 18 marca. Miejska Biblioteka Publiczna odwołała m.in. 43. Radomską Wiosnę Literacką oraz spotkania autorskie, lekcje biblioteczne i wernisaże. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr informuje, że najbliższe spotkanie z cyklu Halo Ziemia poświęcone wróblom, które było planowane na 13 marca, zostało odwołane. Na pętlach autobusowych na Gołębiowie I oraz na południu w Radomiu rozpoczął się montaż ładowarek pantografowych dla autobusów elektrycznych, które od połowy tego roku będą jeździć ulicami Radomia, a konkretnie na linii numer 1. Miasto kupiło 10 ładowarek zajezdniowych oraz dwie pantografowe, które zostaną ustawione na pętlach autobusowych na Gołębiowie I oraz na południu. Są to ładowarki, które pozwolą na może nie całkowite naładowanie autobusu, natomiast to ładowanie będzie trwało około 10 minut. Pozwoli to na przejazd mniej więcej 80 km, zatem autobus nie będzie ładował się na każdej pętli, a co 3, może 4 kursy. Te całkowite ładowanie trwa około 6 godzin i ono będzie odbywać się na zajezdni MPK. Nowe autobusy we flocie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji będą jeździły od czerwca na linii numer 1. Za 10 elektrycznych autobusów marki Solaris Urbino 12 wraz z ładowarkami miasto zapłaci prawie 32 miliony złotych. Zakup elektrycznych autobusów jest realizowany w ramach tzw. projektu multimodalnego. Paulina Urbańska zdobyła tytuł Miss Studniówek 2020. Uczennica Liceum Kochanowskiego w walce o tytuł okazała się lepsza od ponad 200 kontrkandydatek. Konkurs zorganizowała Radomska Grupa Mediowa. Po kilku tygodniach zmagań i ostrej rywalizacji poznaliśmy triumfatorki plebiscytu Miss Studniówek 2020. Tytuł wywalczyła uczennica Kochanowskiego Paulina Urbańska, która przyznaje, że będzie miło wspominać swój bal studniówkowy. To będzie mi się bardzo z tym kojarzyło. Studniówka właśnie, no, z Miss Studniówki. I decydowałam właśnie, tak jak powiedziałam, spontanicznie. To była taka fajna decyzja i nie żałuję na pewno. Po tytuł pierwszej wicemis sięgnęła Aleksandra Dziedura z Konopnickiej, dla której było to spełnienie marzeń. Myślę, że niesamowite. Było to też moje marzenie. Nie planowałam tego, zostałam tak namówiona. Także myślę, że to będzie takie zapamiętane na długi czas. Wszystkie kandydatki do zabawy zgłosiły się na studniówkach, a często były to decyzje bardzo spontaniczne, jak chociażby drugiej wicemis Julii Burczy z ZDZ-u. Dosłownie to były chwile, nie myślałam o tym wcześniej, ale jak pani podeszła do mnie na studniówce, to mówię, raz się żyje. Jedną z głównych nagród w konkursie Miss Studniówek był awans do finału wyborów Miss Polonia Ziemia Radomska. Nagrodą gwarantowaną za pierwsze miejsce za tytuł Miss Studniówek było wejście bezpośrednio do konkursu Miss Polonia Ziemia Radomska, jednak ze względu na bardzo, bardzo dużą aktywność, bardzo dużą ilość głosów, które otrzymały wszystkie pierwsze trzy kandydatki i to, że uważamy, że mają bardzo duże szanse zajść dalej, postanowiliśmy pierwsze wszystkie trzy dziewczyny zaprosić do konkursu głównego Miss Polonia Ziemia Radomska. Pierwsze finalistki Miss Polonia Ziemia Radomska już poznaliśmy, ale dla pozostałych dziewczyn jeszcze nic straconego, bowiem ostatni casting półfinałów odbędzie się już w najbliższą sobotę od godziny 14 do 17 w restauracji Nihil Novi. To wszystko w informacjach telewizji Dami, a tuż po informacjach zapraszamy Państwa na wystąpienie prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Zaprezentujemy dla Państwa w całości. Warto je obejrzeć. Prezydent przekaże bardzo ważne informacje. Tuż po wystąpieniu prezydenta Radosława Witkowskiego sport, prognoza pogody, zapraszam, a po prognozie pogody program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie wiceprezydent Radomia Karol Semik. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.
Proszę Państwa, przede wszystkim Radomski Szpital. Wczoraj na spotkaniu nasz Radomski Szpital został wskazany jako taka pierwszoliniowa placówka do walki z koronawirusem. Przede wszystkim oczywiście chodzi tutaj o oddział zakaźny i podjęliśmy decyzję o tym, aby pawilon ginekologiczny przeznaczyć na oddział zakaźny. Uzyskamy w ten sposób dodatkowych 60 miejsc dla osób, które będą zakażone właśnie koronawirusem. Oczywiście mamy tam możliwość zorganizowania przede wszystkim bloku operacyjnego. Dziś na oddziale zakaźnym dysponujemy 26 miejscami, także znacznie poprzez te działania znacznie poszerzamy bazę dla potencjalnych zakażonych. Radomskie Pogotowie. Oczywiście mamy karetkę, która jest przygotowana i tylko i wyłącznie dedykowana do tego, aby transportować osoby, u których wystąpiło podejrzenie zakażenia. Szanowni Państwo, dziś mieliśmy naradę z dyrektorami wszystkich radomskich szpitali, ale nie tylko tymi publicznymi, ale również w naradzie uczestniczyła pani dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii z Wacyna. Wszyscy zadeklarowaliśmy gotowość i pełną współpracę. W zależności od potrzeb będziemy wymieniać się nie tylko doświadczeniami, ale również tymi zasobami, które nasze radomskie szpitale akurat posiadają. Ważna informacja, pacjentki z ginekologii oczywiście w tej sytuacji będą przekierowywane do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie. Przypominam o tym, że wszystkie placówki wprowadziły zakaz odwiedzin pacjentów i proszę Państwa, bardzo ważna informacja, którą oczywiście kolportujemy od wielu dni, ale chciałbym zaapelować i przypomnieć o tym, że jednostką, instytucją, z którą w pierwszej kolejności każdy, u kogo występują objawy, powinien się skontaktować, jest oczywiście radomski sanepid. To właśnie pracownicy sanepidu mają w pierwszej kolejności obowiązek sprawdzić i zweryfikować te dane, które podadzą potencjalnie zakażeni. I teraz kolejna dziedzina, czyli szkoły, żłobki i przedszkola. Jeśli chodzi o szkoły i przedszkola, to do końca tygodnia odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a tak jak informował pan premier, od poniedziałku do 25 marca te placówki będą zamknięte. Tu kolejny apel i bardzo również proszę o jego takie maksymalne wyartykułowanie. Apelujemy do rodziców o to, aby dzieci pozostawały w domach, tak aby nie zamieniały miejsc spotkań ze szkoły na przykład na centra handlowe. To ograniczenie jest właśnie dedykowane temu, aby ludzie się nie gromadzili w przesadnych ilościach właśnie w jednym zamkniętym miejscu. Co do żłobków, to proszę Państwa, podjęliśmy decyzję i nasze żłobki będą zamknięte od poniedziałku. Oczywiście zapewniamy opiekę jutro i pojutrze, tak aby każdy z rodziców mógł te decyzje sobie przygotować. Oczywiście już wczoraj spłynęły do nas informacje od dyrektorów szkół dotyczące odwołania wyjazdów zagranicznych, jak i również krajowych przez uczniów. Proszę Państwa, kultura. Mamy decyzję centralną o odwołaniu imprez i zamknięciu placówek kultury, więc również konsekwentnie wdrażamy te decyzje w naszym mieście. Biblioteka całkowicie zawiesza swoją działalność, natomiast domy kultury i odwołujemy bądź przenosimy wszystkie imprezy, które były do tej pory zaplanowane. Domy seniora, proszę Państwa, oczywiście podobnie jak w przypadku szpitali, decyzja o zakazie odwiedzin i ograniczone możliwości wejścia na teren placówki. Senior Wigor i Centrum Aktywności Seniora całkowicie zawiesza swoją działalność. Skierowaliśmy również pismo do klubów seniora o to, aby maksymalnie ograniczyć funkcjonowanie w ciągu najbliższych 2 tygodni. Transport, proszę Państwa, czyli to, co jest z zakresu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, to wprowadziliśmy profilaktyczne działania.
I tak, no, o czym Państwo już informowaliście, ale zbiorę to w jedną całość. Zawieszenie funkcjonowania w autobusach tak zwanego ciepłego guzika do odwołania. Dodatkowe dezynfekcje autobusów, to jest poręcze, uchwyty, kasowniki. Nie tylko dotyka to do tylko naszego miejskiego przewoźnika, jakim jest MPK, ale również dziś skierowałem pismo do pozostałych przewoźników, którzy świadczą te usługi na terenie miasta, aby takie działania wdrożyły w swoich autobusach. Ale to, co pojawia nam się od jutra będzie, nie będzie możliwości zakupu biletu w autobusie u kierowcy. Sprzedaż oraz doładowanie kart miejskich prowadzone będą z okienek sprzedażowych, gdzie kupujący pozostaje na zewnątrz budynku. Dotychczas ta sprzedaż odbywała się wewnątrz budynku. Organizacja jednego biura podawczego w głównej siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, usytuowanego na parterze budynków. Oczywiście, proszę Państwa, dezynfekcja parkomatów, a w punkcie kasowym przy ulicy Szewskiej wystosowano prośbę do klientów o to, aby te zapłaty dokonywali jedynie poprzez kartę płatniczą. Oczywiście, jeśli to możliwe, bardzo tu prosimy, uwrażliwiamy i apelujemy, aby tych płatności dokonywać właśnie za pomocą karty, żeby jak najmniej transakcji to były transakcje gotówkowe. Proszę Państwa, kolejna decyzja, jeśli chodzi o MOSiR. Od jutra zamykamy nasze miejskie baseny. Również doszliśmy do wniosku, że warto ograniczać tutaj funkcjonowanie w związku z epidemią koronawirusa. Zawieszamy funkcjonowanie Muzeum Polskich Rowerów. Również to placówka, która podlega MOSiR-owi, od jutra jej działalność będzie ograniczona. Szanowni Państwo, na koniec Urząd Miejski, bo to takie serce w całej działalności, na którą musimy, proszę Państwa, panować, więc chciałbym zapowiedzieć, że na pewno już od jutra będziemy ograniczać dostęp zarówno fizycznie do budynku, jak i również do urzędników. Nie chciałbym w tej chwili mówić o szczegółach, bo pracujemy tak, aby zorganizować to w taki sposób, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców Radomia. Na pewno takie działania podejmiemy najpóźniej od poniedziałku, więc o szczegółach tych rozwiązań, które wprowadzimy, będziemy mieszkańców Radomia na bieżąco zapewne za Państwa pośrednictwem informować.